Witam, witam. Kolejny dzień zatem, kolejne grzybobranie. Ochłodziło nam się dosyć wyraźnie, ale nie zmieniło się jedno. Ja postanowiłem zobaczyć, co tam u grzybów słychać. No i proszę bardzo, przez dłuższy czas było mało borowików. Zaczyna się to świetnie, powiem szczerze, a bynajmniej pięknie wizualnie. Jest borowik, bardzo ładny. No i cóż, ja go wezmę, obejrzymy sobie go, jak on w ogóle wygląda. Bardzo ciekawy, piękna nóżka. Myślę, że dla takich widoków warto subskrybować kanał, to nic nie kosztuje, a korzyści jest mnóstwo, nie przegapicie żadnego grzybobrania, żadnego pięknego borowika. Jeżeli to się tak pozytywnie zaczyna, no to mam nadzieję, że jeszcze coś dzisiaj uda się znaleźć. No i powiem wam, że faktycznie okazało się, że to nie był jedyny borowik, jakiego widziałem. Przepraszam, że ten początek był taki troszkę nielusy, ale niedaleko mnie wtedy był łoś. Ja byłem troszeczkę taki zmieszany, bo on z daleka się na mnie patrzył, był w krzakach, więc już nie chciałem gdzieś go stresować. Natomiast on sobie potem poszedł w swoją stronę, ja się przemieściłem troszeczkę inne miejsce, mając nadzieję, że borowiki tutaj będą. No i faktycznie, zobaczcie. Jest jeden, a tak naprawdę ja widzę dwa, chyba dwa, bo coś mi się świeci z daleka, za chwileczkę do drugiego pójdziemy. Najpierw sobie obejrzymy tego, bo on wygląda bardzo ładnie, szczególnie kiedy patrzy się na niego z tej strony. No, piękny jest ten kapelusz, więc tym bardziej się cieszę, że no coś się pokazuje mimo naprawdę zimnej pogody, bo jest naprawdę zimno, po prostu zimno. No a gdzieś jeszcze te borowiki ostatkiem tutaj gdzieś się u mnie pokazują. Twardy jest, także super. Zakrywamy ściółkę. I teraz chciałem wraz z wami podejść w miejsce, gdzie chyba jest, tak jest. Jednak oczy mnie nie zawiodły. Coś tutaj ciekawego jest. Bardzo ciekawego. To jest niesamowite, że w tym mchu, że to tworzy taki piękny dywanik. Tutaj trzy żuki, które już prawdopodobnie będą zmierzały w jego kierunku, bo one uwielbiają go obgryzać. Na przykład ślimaki właśnie te żuki uwielbiają. W poprzednich moich filmach było to widać. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, jeżeli chcecie zobaczyć poprzednie, to subskrybujcie kanał, to nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć i nic nie stracicie, a może wiele zyskacie. Także są kolejne dwa, to już dzisiaj razem trzy, jak na obecne czasy w moim lesie, to naprawdę już robi wrażenie, bo bardzo mało grzybów ostatnio u mnie. Proszę bardzo, jaki ładny. Takie dwa borowiki obok siebie. No jeżeli były te dwa, no to mam gdzieś nadzieję, że jeszcze jakiś może trzeci się tutaj gdzieś schował. No i okazuje się, że jest ten kolejny borowik. On również nie jest jakiś bardzo ładny. Ale jest i to mnie cieszy, bo jeżeli śledzicie mój kanał, no to wiecie, że w ostatnim czasie tych grzybów było mniej. Teraz już zaczyna się coś, widzę, dziać po tych opadach. Mimo tego, że jest naprawdę już zimno, no to gdzieś tam jeszcze te borowiki ostatkiem sił z tej ziemi wychodzą. No ważne, że nawet kilka na koniec wyjdzie, no bo naprawdę we wrześniu było bardzo słabo, w październiku troszeczkę no się pojawiało, troszkę podgrzybków, trochę borowików, ale jednak w tym roku najwięcej było w sierpniu i w lipcu, więc no to jest w tym ten rok u mnie jest troszeczkę taki inny niż poprzednie. Natomiast no, trzeba się cieszyć z tego, co się ma, bo na pewne rzeczy nie ma się wpływu, tak samo na pogodę, na to, jak to się wszystko w lesie potoczy, więc trzeba się cieszyć z tego, co jest. I przede wszystkim czerpać radość z tego, że gdzieś po lesie można pospacerować na łonie przyrody. Weźmiemy go. No tak jak mówię, on jest taki średnio wygląda. W środku jest też ten żuk, który przed chwilą pokazywałem, tylko to jest troszeczkę dalej, więc
one już gdzieś wyczuwają pewne miejsca. Ja sobie tutaj odkroję, oczywiście żukowi zostawię to, co sobie je, niech sobie je. Tutaj zostawię tu, gdzie było. No i jeszcze ja się gdzieś przy okazji rozejrzę, mając jeszcze nadzieję, że coś się uda wypatrzeć. No i jest kolejny, chociaż powiem, że te dzisiejsze borowiki no nie są wybitnie piękne. Na moim kanale możecie znaleźć filmy, gdzie te borowiki no były bajecznie piękne. Natomiast dzisiaj no nie są to najpiękniejsze, jeżeli pod kątem wizualnym okazy. Niemniej jednak cieszy, tak cały czas to podkreślam, że w końcu można troszeczkę się poschylać, a nie tylko chodzić i przewracać oczami, że no, że jest słabo. No coś się ruszyło, więc jestem z tego zadowolony, bo to taki świetny dodatek do tego, że gdzieś wracam z nagrywania dzikich zwierząt i jeszcze troszeczkę grzybów do suszenia na święta mogę pozbierać. Także jest kolejny, on się tak troszkę schował, on jest taki dość specyficzny, bo z góry wygląda z daleka jak taki jakiś inny grzyb, ale jest to ten grzyb, którego szukałem tak naprawdę. Choć on pewnie będzie, bo jest dość miękki, więc on będzie na pewno robaczywy, chociaż oczywiście skroję, sprawdzę, ale wydaje mi się, że on będzie dosyć mocno robaczywy. No to też jest swego rodzaju problem, no ale to też jest normalne, że inne istoty chcą jeść, chcą żyć i nie możemy mieć tego za złe, że one sobie grzyby jedzą. Ja go skroję, sprawdzę i jeszcze się tutaj na pewno rozejrzę. No i proszę bardzo, też dzieje się coś bardzo typowego, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, bo jeżeli jest chłodniej, no to oczywiście do lasów wkraczają podgrzybki i już widząc te podgrzybki, już mogę jakby z taką dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że chyba wiem, gdzie się już udać w najbliższych dniach, żeby dużo tych podgrzybków sobie znaleźć, bo one się już zaczynają pojawiać, a to jest dla mnie taki sygnał, że jeżeli pojawiły się te, a pogoda jest dla nich jakby taka najbardziej odpowiednia, no to naprawdę można już powoli się kierować i sobie tych grzybów poszukać, bo one też są takie fajne, oczywiście one tak sinieją, więc po tym wiadomo, że są to te grzyby, więc jak najbardziej te również do borowików sobie wezmę. No i jeszcze oczywiście się rozejrzę, no bo może być jeszcze troszkę podgrzybków przy okazji. Zobaczymy. Zobaczcie tego, jaki ładny. Gruby jak borowik, można powiedzieć. Bo oczywiście borowiki charakteryzuje gruba nóżka. Natomiast tutaj w tym miejscu też rosną podgrzybki. To bardzo często, już rok temu, dwa lata temu tak było, że mają wybitnie grube nóżki jak na te grzyby. Że tak naprawdę gdyby ją pomalować na biało i troszeczkę przefarbować kapelusz, to by wyglądał zupełnie jak borowik i naprawdę wiele osób mogłoby się pomylić, gdybyśmy jakoś tak zaingerowali i troszeczkę zmienili kolor tych grzybów. Ale spójrzcie na to, bo ja już widzę, że ta nóżka będzie gruba, bo chcę wam to pokazać. O, takie fantastyczne podgrzybki można sobie znaleźć. Z naprawdę fajną, taką grubą nóżką. Także no naprawdę są to takie wyjątkowe okazy. Nie takie maluchy, tylko takie właśnie grube, piękne podgrzybki. Tylko oczywiście je trzeba oczyścić, obkroić i wtedy są super. No słuchajcie, teleportowałem się w miejsce obok. No są borowiki i byłyby to piękne borowiki, ale dzisiaj coś nie mogą się przełamać, bo nie ma takich bardzo ładnych. Te miały potencjał, ale no są takie zjedzone, takie wiecie jakie, więc średnio wyglądają, ale na pewno jest to kolejny pozytyw, że są. Także ja je oczywiście bardzo chętnie ze sobą zabiorę. Całych, o nie, nawet mi się udało, tu były trzy,
ciężko było jakby wszystkie zlokalizować, namierzyć, ale są. Jeszcze się tutaj na pewno rozejrzę. No i tak przy okazji, przechodząc tutaj właśnie, to zawsze przypominam sobie, jakie piękne borowiki rosły tutaj 2 lata temu. I może ja to króciutko pokażę, bo czasami takie miejsce wygląda na takie, które może nie skrywać wielu grzybów, może nie wyglądać na wyjątkowe, ale w pewnym okresie, kiedy pogoda grzybom sprzyja, to naprawdę tutaj jest uwalniany niesamowity potencjał i ten potencjał pokażę właśnie teraz. Mamy rodzinkę. Chciałem to tak ładnie pokazać. Jakoś w ten sposób. Coś pięknego. Aż szkoda brać czasami tych grzybów. Tutaj mamy piękną parę. A tutaj przejdę 2 metry dalej, jest trzeci prawdziwek. O, tutaj je widać, tu są te 2, tam są te skrojone, bo dosłownie 3 metry, a tutaj znowu kolejne 3 obok siebie. Piękne, one są nawet złączone. Także wyjdą super. Nawet trzeci zaczął sobie rosnąć. Super, dzisiaj takie fajne bliźniaki się trafiają. Zobaczcie. 2 większe. No i cóż, tak mój dzisiejszy spacer dobiegł końca. Żeby nie przedłużać, dziękuję Wam za dzisiaj. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że grzybów będzie więcej. Wiadomo, dzisiaj nie było ich jakoś bardzo dużo. Natomiast najważniejszy jest spacer, radość, a i borowiki i podgrzybki również udało się znaleźć. Zawsze będzie coś do suszenia. To nie polega na tym, żeby ciągle bić jakieś rekordy, tylko żeby pospacerować i przy okazji nacieszyć oko takimi borowikami lub innymi grzybami. W kolejnych dniach również na pewno odwiedzę las, zobaczę, co się dzieje, jak tam z grzybami, co u dzikich zwierząt, więc subskrybujcie kanał, a nie przegapicie kolejnych filmów, to nic nie kosztuje. I jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy wspólny spacer. Pozdrawiam.